Dzień dobry, kochani. Piękną wiosnę już dzisiaj mam, ale jeszcze przemęczę się chwilę w moherowym sweterku, bo chciałam Wam go pokazać. Choć te osoby, które już mnie obserwują na Instagramie, pewnie widziały, ale chciałam zacząć od czego innego ten odcinek. Zaplanowałam sobie mały eksperyment. Proszę, wszyscy, którzy oglądajcie, dajcie łapkę w górę pod tym filmem, a w następnym odcinku powiem Wam, o co chodzi i co w ten sposób sprawdzam. Także teraz jest ten moment, żeby kliknąć łapkę w górę, a później Wam powiem, o co chodzi. Wracając do sweterka, mam na sobie nowy sweterek. Trochę się poruszam na tym fotelu, żeby można było zobaczyć w całości. To jest sweterek wykonany z włóczki tej samej, z której robiłam bubble sleeves, czyli te moje bąbelkowe rękawki, czyli balerina Chunky Mohair. Tak jak mówiłam, to jest mohair. Szukam konkretnego składu, ale moje nowe okulary zostawiłam w kuchni i nie będę wracać. 77% mohairu, 18% wełny i 5% poliamidu. I w 50 gramach jest 135 metrów. Z bąbelków został mi jeden cały taki motek kamelowy, więc sobie domówiłam motek brzoskwiniowy. To jest kwiat wiśni, kolor 42-13. I słuchajcie, takie nieoczywiste połączenie, bo wiecie, że ja jestem beżowa pani, ale chyba z wiekiem to się zmienia, że się idzie w kolory, nie? No. Z marchy na gębie to trzeba, wiecie, zwrócić uwagę na sweterek. Także takie fajne połączenie. I co jest w tym fajnego? Bo ostatnio miałam takie pytanie na Facebooku pod tym właśnie sweterkiem. Czy jest jakiś tańszy odpowiednik? No raczej nie ma, bo to jest odpowiednik kit silka z podwójną nitką robiony. Także cenowo wychodzi, nie sprawdzałam, czy nawet nie taniej, jeśli nie identycznie, bo na ten sweterek zużyłam tylko 4 motki, a z kit silka potrzebowałabym tych motków 10 na pewno, jeśli bym robiła podwójną nitką, ponieważ robiłam według mojego wzoru Hello Stripes, ale robiłam dużo większy. Także on nie jest taki dopasowany jak Hello Stripes, zrobiłam większy rozmiar. A zużyłam tylko 4 motki plus dodatkowo na bąbelki. Także łącznie ten sweterek waży 217 gram. Ja noszę rozmiar M, ale jeśli ktoś chciałby bardziej dopasowany, to L-ka na luzie tu wejdzie. Na luzie. Także bardzo wydajna jest ta włóczka i wcale właśnie nie wychodzi tak drogo. No i dziergamy pojedynczą nitką, nie męczymy się z podwójną. Były też pytania o to, jak zrobić bąbelki, czy one są naszywane, czy o co chodzi. Powiem tak, bąbelki pochodzą z mojego wzoru Candy Sweater. Także jeśli ktoś ma zakupiony wzór na Hello Stripes, to niech do mnie napisze, jeśli chce wiedzieć, jak zrobić bąbelki i ja to powiem. I można sobie taki szalony, wiosenny sweterek zrobić. Powiem Wam, że jak wyszłam w nim ostatnio do miasta, bo jeszcze było tak chłodno, to na wierzch wystarczył mi tylko cienki płaszczyk. I słuchajcie, każdy, gdzie weszłam, każdy pytał o ten sweter. Co to za sweter i gdzie go kupiłam? Tak się rzuca w oczy i tak zwraca uwagę. Także to jest pierwszy taki udzierg, który chciałam Wam pokazać. A zauważcie, że spotykamy się po tygodniu, bo ostatni odcinek był tydzień temu i dzisiaj już mam Wam dużo do pokazania, także trochę popracowałam. Ten sweterek robi się w 4 dni, bo nawet ktoś napisał na Instagramie chyba, że dopiero robiłaś unboxing, a już pokazujesz sweterek. Także słuchajcie, do odcięcia jeden dzień, bo to druty 5,5, więc lecimy, nie? Do odcięcia rękawów jeden dzień, korpus do dołu drugi, rękaw 4 dni i mamy sweterek. Także polecam i ten wzór, i tą włóczkę. Aha, bo było jeszcze pytanie o odpowiednik tej włóczki tańszy i ktoś zapytał o Drops Melody. Robiłam z Melody tylko próbki i na tym się skończyło, ponieważ mam wrażenie, że ona po praniu po prostu flaczeje. Jak się robi, to jest fajnie taka puszysta i ma objętość, a jak się wypierze, to wygląda po prostu jak sfilcowana. I nawet jak widzę zdjęcia różnych udziergów, jak ktoś wstawia z tego, to ten sweter po prostu wygląda jak znoszony. Nie wiem, czy to jest tylko
moje takie wrażenie, czy macie inne doświadczenia z Drops Melody, dajcie znać, bo mam jeden kolor, chyba jakiś niebieski, jeansowy, taki niebieski jeansowy. I tak odkładam cały czas na tył regału, na tył i tak boję się troszkę do tej melodii podejść, bo właśnie wszystkie zdjęcia, które widziałam, to były takie sfilcowane. Nie wiem, czy ją trzeba później wyczesać po praniu, czy o co chodzi. Ten sweterek jest wyprany i zobaczcie, tutaj on na objętości nie stracił nic, kompletnie nic. Wyprałam go ręcznie, w płynie Woolite chyba, Woolite Keratin. Odcisnęłam w ręcznik i rozłożyłam na płasko. W ten ręcznik porządnie go wykręciłam, tam się z nim nie cackałam, nic się nie stało. I na drugi dzień już był suchy, wszystko ładnie, szybciutko. No, także taki sweterek jest fajny. Jeszcze Wam pokażę, co ostatnio zrobiłam. Tu sobie na drugim fotelu naszykowałam wszystkie rzeczy do pokazania. Robiłam na zamówienie chustę, włożyłam ją do woreczka, żeby kot mi, wiecie, nie owlas, nie? Zazwyczaj będą gdzieś kłaczki. Robiłam chustę tą, na którą... Jeszcze mam nitki niepochowane, ale wyprana już jest i zblokowana. Tą, na którą tutorial jest na moim kanale. Zobaczcie, ja Wam chyba pokazywałam w ostatnim odcinku ten drop snap, ale zobaczcie, jak on ładnie układa się po blokowaniu, jak pięknie ażury są widoczne na tym. Mimo, że chusta nie jest duża, bo tą chustę zawsze robiłam na 11 listków, ale Pani sobie zażyczyła na 9, bo chciała trochę mniejszą. Także po niedzieli już ją wysyłam i będzie przepiękna jest. I kolor ładny, i ten wzór naprawdę... Ja już tych chust kilka zrobiłam, także leciałam praktycznie z pamięci. Ładnie pachnie ten płyn. Leciałam praktycznie z pamięci i właśnie już ją po niedzieli będę wysyłać. Cieszę się, że jeszcze zdążyłam Wam pokazać. Tak jak mówię, tutorial jest na moim kanale, jak niżej zjedziecie, to możecie razem ze mną taką piękną chustę zrobić. Te listki teraz w modzie, nie? Często właśnie są, w ogóle teraz albo listki, albo bąbelki. Nie wiem, co wolę, szczerze mówiąc. Bąbelków nigdy nie lubiłam, nigdy. Po prostu zawsze gdzieś tam je obchodziłam bokiem, sobie myślę, Boże, jakie wieśniackie bąble ktoś trzasnął, nie? A później tak jakoś mi się spodobały. No, także chustę też skończyłam. Ona już była ostatnio skończona, ale chyba była niewyprana, coś mi się tak wydaje, że Wam wtedy nie pokazywałam. W dalszym ciągu może nie robię, może myślę o sukience. Dorobiłam, ostatnio było tyle, dorobiłam tyle tutaj dołu. A tu są chyba ze 4 motki zrobione. Jeszcze mi zostało 2, 4, 6, 8 motków, czyli jakbym się zawzięła, no to w 8 dni bym zrobiła, bo tak jeden motek dziennie można zrobić. Planuję w tej sukience pojechać na drutozlot we wrześniu, bo ona jest taka uniwersalna, że jak będzie gorąco, to... No, kot tu był. Że jak będzie gorąco, to spoko, bo to jest len z bawełną i wiskozą, a jak będzie zimno, to zarzucę na to ramoneskę. O ile ją skończę, bo to wiecie jak jest, nie? Można sobie planować, a tu mam w koszyczku te wszystkie włóczki na nią, motki i będę ją sobie powoli kończyć, jak skończę wszystkie takie rzeczy, które mam teraz na drutach i... Bo jak zwykle mam 1 500 000 rzeczy. Fajne są, słuchajcie, koszyki w Pepco. To jest ten największy rozmiar, one są po 30 zł, ale fajnie można schować włóczki i robótkę. Trzeba tylko patrzeć, sprawdzać, tutaj po bokach przyjechać sobie palcem, czy nie ma wystających drucików, bo czasami są takie haczące. Ale to jest fajny patent właśnie na robótki i one pasują do tego... Śrubka mi się odkręca. Nie mam żadnego śrubokręcika. One pasują do tego wózka na kółkach z Ikei, który Wam pokazywałam. Nie wiem, czy tutaj na YouTubie, czy tylko na Instagramie. A tak w ogóle to... O, coś tu się spsuło. A tak w ogóle to pod filmem jest link do mojego konta na Instagramie. Jeśli mnie zaobserwujecie, to będziecie od razu wiedzieć o wszelkich nowościach, bo tam wrzucam wszystko na bieżąco, a tutaj nagrywam raz na 2 tygodnie, tak jak do tej pory, albo może raz na tydzień mi się teraz uda. Zobaczymy.
Wrzucam ten odcinek, słuchajcie, w sobotę rano, chociaż tak się zastanawiałam, czy jest sens, bo pewnie wszyscy jadą na targi do Warszawy. Dajcie znać, czy też tam jedziecie. A jeśli oglądacie to po targach, to pochwalcie się koniecznie, co tam kupiłyście. Jestem strasznie ciekawa, bo ja ostatnio... Co zamówiłam? Ostatnio zamawiałam włóczkę Luna na kal organizowany przez Lilopi i właśnie czekam na tę włóczkę i powiedziałam sobie, że w marcu nic nie kupuję, żadnych włóczek. A dzisiaj jest 1 marzec, a mi się już jedna spodobała. Ale sobie zapiszę i kupię w kwietniu, jak jeszcze będę chciała. Słuchajcie, coś Wam muszę pokazać. Coś Wam muszę pokazać, bo ostatnio pokazywałam Wam te włóczki ręcznie farbowane, kupione na grupie na Facebooku Przędza ręcznego farbowania. No i napisała do mnie właśnie ta dziewczyna, która prowadzi grupę, że będzie też miała czysty kaszmir i czy chcę przetestować. Ja mówię, no pewnie, że tak. Jeszcze nic z kaszmiru nie robiłam, także chętnie. I ona przysłała mi ten kaszmir, słuchajcie, jeden precelek. No i to jest luksus. Tu Wam wrzucam, jak wyglądało w precelku, bo tutaj mam już przewinięty. Także zobaczcie sobie, jak ten precelek wygląda. Takie kolory bardzo stonowane. Fiolet, szmaragd, tu jest granat. Także w precelku wygląda to dużo ładniej niż tutaj. Wiadomo, że te precelki wyglądają ładniej. No i słuchajcie, wiedziałam, że będę dzisiaj nagrywać, więc dostałam go w środę i chciałam już coś zacząć robić i myślę sobie, co ja zrobię z jednego precelka, tym bardziej, że to jest dosyć cienkie, bo jest na druty 3 mm. Ja nie lubię cienkich drutów, ale no tutaj to jest fajne. Popatrzę tylko, jak to mam obrócić, żeby Wam pokazać. I już wam pokazuję. Stwierdziłam, że zrobię z tego niedużą strzałkę. Coś na zasadzie Sophie Scarf, ale oczywiście no kształt jest strzałki. Tylko muszę przypilnować, żeby mi oczka nie spadły. Ale chcę ją rozłożyć mimo wszystko. Mam już tyle. Kolory pięknie, delikatnie się zmieniają. I już zaczęłam zamykać. Ona ma tutaj... Ile ona tu może mieć? 20, 40, z 60 cm, także ostatecznie będzie miała z 1,40 m, także idealna na taki wiosenny szaliczek. I jeszcze dodałam do niej, nie wiem czy to będzie widać, błyszczącą nitkę. Nie widać, ale zrobię Wam filmik, bo jest piękne słońce, to zaraz Wam tutaj wrzucę. Błyszczącą nitkę kupioną u Kokonków, to jest kolor chyba stalowy. Bo tu nie ma koloru, ale był na woreczku. Także tak to sobie połączyłam. I zaraz Wam tutaj wrzucę filmik, jak to pięknie się mieni. Ta nitka jest bardzo delikatna. Ona jest cieńsza od Lurexu. I co, słuchajcie, piękne, nie? A jeszcze odnośnie tego kaszmiru. Aha, ja zaznaczyłam, jak mi Irina wysyłała to, żeby dołączyła etykietę od kaszmiru, żeby mieć pewność, że to jest kaszmir, bo też takie pytania dostawałam, że no skąd wiem, że to jest taki skład, skoro wiecie, cena jest taka niska. Także dostałam etykietę faktycznie. Czekajcie tylko producenta tutaj za ten. Że to jest, słuchajcie, kaszmir. Jeszcze nie widziałam tego kaszmiru na grupie. On będzie jakoś teraz na dniach dostępny, ale sprzedawca ten przygotował konkurs na Instagramie i będzie można wygrać właśnie taki kaszmir. Wszystko jest opisane na profilu na Instagramie. Ten profil nie ma jeszcze dużo postów, ponieważ jest świeżo założony. Więcej rzeczy jest widocznych na Facebooku. Także możecie sobie tam, zostawię Wam pod spodem link. O, bez okularów to ja tu nic nie widzę. Znaczy widzę, ale tak wiecie. Zostawię Wam link pod tym filmem.
do profilu na Instagramie i tam jest konkurs. Do 8 marca można się zgłaszać pod tym postem konkursowym. Patrzcie, jednak coś widzę. I będzie można wygrać ten czysty kaszmir. Także słuchajcie, warto, bo to jest naprawdę niesamowicie miękkie. Ja już przy przewijaniu z precelka na motek, na gniazdko wiedziałam, że to jest kaszmir, bo kiedyś przewijałam kaszmir, bo prułam sweter kaszmirowy. I słuchajcie, zachowywało się dokładnie tak samo jak tamten kaszmir skupionego swetra, także nawet etykieta by mi nie była potrzebna, ja wiedziałam, że to jest kaszmir. Także bierzcie udział w tym konkursie, bo naprawdę nie znam ceny, nie wiem ile on będzie kosztował. Na pewno, no wiecie, więcej niż Merino, ale ceny na tej grupie są atrakcyjne, więc myślę, że będzie można korzystać. Także wbijajcie tam, Boże, jakie głupie słowo, wbijajcie. Podążajcie na ten profil na Instagramie i może któryś z Was uda się wygrać, byłoby fajnie. Jeśli tak, to koniecznie się pochwalcie. Ja tam też zerknę, kto to wygra i zobaczę, czy to ktoś z moich, czy to ktoś z Was. Słuchajcie, mówiłam kiedyś, nie wiem, dawno, w którymś odcinku, że nie lubię robić skarpet. I na pewno nie będę robić skarpet za Chiny Ludowe. Ale coś mnie tak wzięło. Miałam dwa takie brzydkie motki od Hobby. Zdejmę etykietę, żeby Wam pokazać. Po prostu koszmarne. Koszmarne kolory, koszmarne zestawienie. I mówię, a dobra, poćwiczę sobie robienie skarpetki, bo może tutorial nagram. Jak mi się uda, bo nie wiedziałam, czy mi się uda. Trochę śmieci mi się nazbierało w tym pudełeczku. Także mówię, poćwiczę sobie tą skarpetę i z tego brzydkiego motka zobaczcie, jaka wychodzi super skarpeta. Nauczyłam się robić pięty z klapką. Pierwszy raz ją robiłam. Trochę mi się nie podobają te tutaj zawinięte oczka, ale widziałam na tutorialach u innych osób, że to tak wychodzi przy tej pięcie z klapką, także może nie będę na to patrzeć. A może jak będę robić drugą skarpetkę, no muszę ją zrobić tak samo, ale może wymyślę coś innego, żeby... Chociaż tu muszą być oczka przekręcone, więc to... Znaczy, tu nie są przekręcone, tylko takie, no inne. Trochę mi się to nie widzi. Widzicie tutaj? O, tu widać. No, to mi się trochę nie podoba, ale przy tych piętach z klapką widziałam, że tak właśnie jest. Ale chciałam się nauczyć tej klapki robić, no i się nauczyłam. Także muszę tu sobie dorobić do końca, ale na razie to odłożyłam, bo robiłam tą strzałkę, żeby Wam pokazać kaszmir w dzisiejszym odcinku. No i słuchajcie, odłożyłam jeszcze dlatego, że pracuję usilnie nad plikiem z warsztatami na ten mój nowy kardigan. Chyba go, ja nie wiem, czy go pokazywałam w sensie takim gotowym. Może jak mówiłam o nazwie, że wybrałam nazwę Robin Wood, to może go wtedy pokazałam. No to tutaj Wam jeszcze raz pokazuję. Bo właśnie usilnie pracuję nad plikiem z warsztatami, bo chciałabym też do niego nagrać warsztaty, ponieważ tam są warkocze, jest redukcja oczek na dekolt, są kieszenie. Także myślę, że te warsztaty będą potrzebne, bo wiecie, no plik gotowy jest opisany, ale chcę jeszcze właśnie uruchomić warsztaty. I już mi tak niedużo zostało, ale mam tyle fascynujących rzeczy do robienia. Jeszcze w koło, że cały czas to odkładam. Został mi do nagrania, słuchajcie, tutaj ten element zwężania redukcji oczek przy mankiecie i sam mankiet i zamykanie oczek igłą przy ściągaczu. I po prostu nie mogę do tego usiąść, bo robię albo właśnie sobie sweterek w paseczki, albo trochę skarpetki po dziubie, albo zrobię sobie strzałkę, nie? No po co skończyć to, co jest zaczęte? Ale dzisiaj jest piątek, ja sobie powiedziałam, że do poniedziałku muszę to zrobić. Muszę to zrobić, bo po prostu cały czas o tym myślę. Kolejną rzeczą, a zerknę tylko w listę. Idę po kolei, jest ok. Kolejną rzeczą, którą przygotowuję dla Was, jest test drutów metalowych.
Ja jestem wielką fanką drutów drewnianych. Nie lubię metalowych, mimo że pierwsze druty, które kupiłam, to były druty karbonowe, ale kupiłam je tylko dlatego, że były najdroższe, jakie wtedy znalazłam. A stwierdziłam, że jeśli kupię tanie druty, to ja się nie nauczę robić na drutach i je odłożę. A jak kupię jakieś mega drogie, no to będzie mi szkoda kasy i się nauczę. Także słuchajcie, napisałam do firmy Kokonki, czy zechcą być sponsorem takiego testu i przysłali mi różne druty. Przepraszam, szamnostwo jest wszędzie od tego moheru chyba. I przysłali mi tak, Adli Novel w dwóch rozmiarach, 4 i 5,5, Adli Novel. Te 5,5 już próbowałam, ale nie będę Wam teraz mówić o moich odczuciach, ponieważ przygotuję na to następny odcinek, który będzie za tydzień. Następnie Knit Pro Mindful. To jest 4 mm. Takie brałam grubości, których najczęściej używam. Żyłki do nich nie brałam, bo wszystkie żyłki Knit Pro pasują, więc no bez sensu mają mi wysyłać, jak coś mam. I kolejne druty. Miałam sprawdzić, jak to się mówi. Chiagu? Nie wiem jak. Nieważne. Wiecie, jakie to są? One mają 10 cm, czyli one są takie krótsze. I do tego mam żyłkę, bo do tego nie miałam. I słuchajcie, i jeszcze mam swoje druty, które miałam, jedne metalowe. I właśnie na nich robię tą strzałkę. Hia, hia. I mam swoje prywatne hia, hia. I te rodzaje będę dla Was testować. Jeszcze wszystkich nie sprawdzałam. Zobaczymy. Zobaczymy, czy zostanę przy drutach drewnianych, czy może przekonają mnie jakieś metalowe. Zobaczymy. Całe życie moje drutowe, czyli 2,5 roku. Prawie 3. W maju będzie 3 lata, jak robię. Robię na drutach właśnie drewnianych, ale zobaczymy. Może coś się zmieni. Dobrze. Jeszcze mam jeden temat. Jeszcze mam jeden temat. Wspominałam ostatnio, że robię torebkę we współpracy z firmą Bobiny. Pokazywałam Wam takie moteczki i miałam tę torebkę robić na przełomie marca i kwietnia, ale oczywiście durna Olka nie może mieć mało roboty, nie? Nie może. Od razu zaczęłam robić. A z racji tego, że tych moteczków dostałam sporo, to wyjdą mi dwie torebki. Głupi sobie robotę zawsze znajdzie. Pierwszą torebkę już kończę. Zostało mi jeszcze... I zobaczcie, mi tyle zostało, bo ja z każdego koloru brałam po 2 motki, a na torebkę zużyłam nawet nie po całym kolorze. Te miałam w domu 4 i prawie 4 mi pójdą te jasne, bo to był kolor bazowy. I spokojnie wyjdzie mi druga torebka. Także słuchajcie, mam nadzieję, że za jakieś 2 tygodnie, myślę, że za 2 tygodnie, przed świętami na pewno, myślę, że w połowie marca wrzucę tutorial na 2 torebki robione na szydełku z takich właśnie włóczek. To jest 100% bawełna recyklingowa, z recyklingu. Zobaczcie, jaką ona ma strukturę fajną. Troszkę tu rozjaśnia ten kolor, bo on jest piękny, taki stalowy. Ale chodzi mi o to, żeby zobaczyć, jak ta nitka wygląda z bliska. To jest taki pleciony sznureczek. I słuchajcie, jak już przerabiałam, bo już mówię, już jedną torbę kończę. To jest bardzo dobra jakość. Wcześniej parę lat robiłam makramy z różnych sznurków, skręcanych i plecionych. Ten jest pleciony, bo to chodzi o to, że nie jest skręcony tak jak włóczka, tylko taki sznureczek upleciony. I czasami te włóczki, te sznureczki były poszarpane, wystające nitki i tak dalej. A te tego nie mają. Są bardzo gładkie i miękkie i fajnie się robi. Ale jednocześnie są lekkie, więc te torby nie będą ciężkie, tak jak torby, słuchajcie, robione z tych sznurków o grubości 3 mm czy 5 mm, bo ten ma chyba grubość 2 mm. Jest idealny na torebki
skrzydełkowe. Zabrakło mi słowa. Także tak, jedną torbę już kończę. Zostały mi do zrobienia rączki, które zrobię chyba dzisiaj. I podszewka do uszycia, bo to będą torebki z podszewkami. I pokażę też, jak te podszewki uszyć. Także nawet jeśli ktoś, nie wiem, nie będzie umiał szyć na maszynie, to można je uszyć spokojnie ręcznie, ściegiem za igłą, ale ja będę szyła na maszynie. Także patrzę, ile czasu już mam nagrane. Słuchajcie, pierwszy odcinek nagrany bez cięcia. No po prostu Ameryka. Także taki tutorial na dwie torebki będzie za 2 tygodnie i będą to dwie całkiem różne, znaczy troszeczkę podobne torebki, ale inaczej robione i myślę, że coś dla siebie z tych dwóch wybierzecie. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. No bo dla Was to robię, dla Was, kochane moje, dla Was. No, także tyle rzeczy miałam Wam dzisiaj do pokazania. Zaraz jeszcze lecę nagrać w słoneczku ten kaszmir, żebyście dokładnie zobaczyły, jak on pięknie wygląda. Koniecznie weźcie udział w tym konkursie, bo warto chociażby dla samego przetestowania kaszmiru, żeby zobaczyć, jak to, jak nim się robi, jaki to je, jak, co to jest, nie? Bo sweterki kaszmirowe znamy, ale w obróbce do włóczki, no to jest droga włóczka i nie mówię o tej konkretnie, bo tej ceny jeszcze nie znam, ale mówię ogólnie o włóczce kaszmirowej. No to jest droższa i czasami może być nam szkoda zaryzykować, bo może się nie spodoba, może nie wyjdzie, a jak jest taki konkurs, to fajnie wziąć udział, bo Anusz Widelec się wygra i będzie można sobie spróbować. No, także mam trochę rzeczy do skończenia. Chciałabym to pokończyć do następnego odcinka, ale raczej to się nie uda, bo muszę zrobić testy tych drutów. Chyba, że w sumie tymi drutami mogłabym kończyć, nie? To by było 2 w 1. Skarpeteczki chciałabym skończyć, bo ja śpię w skarpetkach. Także chciałabym je szybko skończyć, ale oby mi nie dopadł syndrom drugiej skarpetki, nie? Że zrobię jedną i wiecie, i druga będzie nieskończona. Lecę kończyć tą torbę, żebyście mogły sobie na wiosnę takie torby wydziergać. Pod filmem zostawiam Wam link do, po pierwsze, do tego postu konkursowego, gdzie można wygrać kaszmir. Zostawiam Wam linki do moich miejsc w sieci, czyli Instagram, grupa na Facebooku, w której jest, słuchajcie, 20 tysięcy osób. 20 tysięcy osób, jest to grupa, która skupiona na moich projektach. Nie wrzucamy tam żadnych innych rzeczy, ponieważ tych grup takich ogólnych jest mnóstwo. Nie chciałam tworzyć grupy takiej kolejnej, takiej samej jak jest, dlatego ta grupa dotyczy moich projektów i robionych wspólnie ze mną, czyli na przykład według tutoriali, gdzie można się chwalić swoimi udziergami właśnie o tym temacie. Można pytać i tam się wspomagać, wspierać i tak dalej. O Instagramie mówiłam, że też link do Instagrama zostawiam. Jeszcze coś Wam miałam powiedzieć. Słuchajcie, mam kilka rzeczy takich gotowych, które ja zrobiłam z rękodzieła. I z okazji Dnia Kobiet też będzie na nie rabat, który włączam właśnie dzisiaj i on będzie aktywny aż do Dnia Kobiet. To będzie duży rabat. Duży rabat, także jeśli macie na coś ochotę zrobionego przeze mnie, to zapraszam. Zostawiam też link pod filmem. A teraz żegnam się z Wami. Życzę Wam udanego polowania na targach. Napiszcie, co kupiłyście, co fajnego widziałyście, może coś nowego. Dajcie znać po prostu, jak tam Wam się podobało, kogo spotkałyście znanego. A mam nadzieję, że ze mną zobaczycie się w Toruniu, choć to będzie dopiero we wrześniu. Całuję Was i idę na te piękne słońce.